Dobry. Nazywam się Maciej Kraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, i Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżam Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl łamane przez dział zagraniczny. Dziś moją gościeniem jest dr Monika Sawicka z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Fundacji Teja Brazilis. Dzień dobry. Dzień dobry. W chwili publikacji tego odcinka Nikolas Feheira jest już od półtora tygodnia deputowanym w Brazylii, deputowanym federalnym, a nie stanowym, czyli jest w tym kongresie Ogólnokrajowym. Dla tych, którzy nas słuchają, Brazylia ma system federalny, w związku z czym są też parlamenty lokalne stanowe, ale tutaj mówimy o polityku ogólnokrajowym. I w ciągu półtora tygodnia zdołał już wywołać skandal, naśmiewając się z osób otyłych. Nie będziemy w to wchodzić. Zmierzam tylko do tego, że zrobił to na Telegramie, gdzie obserwuje go 300 tysięcy osób, co jest tak znacznie mniej niż na Instagramie, bo tam ponad 3 miliony. Ale to jest o tyle ciekawe, że mieli mu dopiero co ten telegram wyłączyć, a mhm. ostatecznie tego nie zrobili. Zacznijmy może od tego, o co chodzi z jego telegramem i kto żąda jego wyłączenia i na jakiej podstawie. Jego wyłączenia tego telegramu, zresztą nie tylko telegramu, to dotyczyło także nakazu zamknięcia czy zablokowania jego konta na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, na Twitterze, na YouTubie więc wymieniłam tu chyba większość mediów społecznościowych. Przy tym domaga się Federalny Sąd Najwyższy w związku ze śledztwem toczącym się po 8 stycznia 2023 roku, a podstawą miało być nagranie czy jakiś komentarz, którego dokonał Ferreira związany z obroną osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach i, jak uznał sąd, nawoływanie do aktów antydemokratycznych godzących w demokratyczne państwo prawa. Przypomnijmy tylko, co się stało 8 stycznia, bo no nie każdy może pamiętać. Mm -hmm. 8 stycznia ma miejsce atak na siedziby, Organów trzech władz w Brazylii, w stolicy państwa w Brazylii. Tak? Jest to rajd, w którym tłum około pięciu tysięcy osób wdziera się najpierw do budynku Kongresu Narodowego i go demoluje, następnie do pałacu prezydenckiego i go demoluje i następnie do siedziby właśnie Federalnego Sądu Najwyższego i również dokonuje tutaj spustoszenia. To są akty wandalizmu, to jest wybijanie szyb, niszczenie mebli. Z pałacu prezydenckiego miały zniknąć dokumenty. Więc niszczenie mienia publicznego i nagrywanie tego, komentowanie tego na bieżąco, na żywo w mediach społecznościowych, groźby pod adresem prezydenta, groźby pod adresem sędziów Sądu Najwyższego, nawoływanie do tego, aby teraz do gry weszli politycy, których popiera ten tłum rozentuzjazmowany, można powiedzieć, tymi czynami, aby dokonać zamachu stanu. Podkreślają, że wybory były nielegalne w Brazylii, tak, i to jest oczywiście sugestia, że prawowitym prezydentem Brazylii powinien być dalej Jair Bolsonaro. Czyli wracając do człowieka, od którego zaczęliśmy, Nicolas Feheira jest młodym, dość 26-letnim tak. politykiem, szalenie popularnym w mediach społecznościowych i społecznościowych, to miało też przełożenie na jego wynik wyborczy. Tak, on, tak jak wspomniałeś, uzyskał najlepszy wynik wśród deputowanych do Kongresu Narodowego. To było prawie półtora miliona głosów. To nie jest historycznie najwyższy wynik. Natomiast, no, on zdeklasował Trzeci wszystkich. w historii. historii w ogóle. Dokładnie. Tak. Wiele o nim mówi sposób, w jaki on się przedstawia. On mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, konserwatystą i obrońcą rodziny. Chwali się tym, że od 13 roku życia był wielkim fanem Olavu de Carvalho, czyli ideologicznego guru rodziny Bolsonaro i bolsonarystów, samozwańczego filozofa, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych i kontestował globalizację, można powiedzieć, oraz ruchy lewicowe. To A z tak... zawodu był astrologiem, dodałem. A dodajem. z zawodu ja był astrologiem. Tak. Tak. W związku z czym Ferreira bardzo śledził jego wszelkie nagrania, posty, najwyraźniej wykłady filozoficzne, co go miało ukształtować. Ukształtowała go także bardzo religijna rodzina, jest protestantem, podkreśla, że kieruje się w życiu wartościami religijnymi. Jest konserwatywny obyczajowo, czym świadczy chociażby to, że on okres swoich studiów na bardzo prestiżowej uczelni w stanie Minas Gerais, z którego pochodzi, określił jako Babilon. On zasłynął z różnego rodzaju bardzo kontrowersyjnych postów, ma między innymi proces o to, że opublikował na jednym ze swoich profili nagranie, które dostarczyła mu siostra ze swojej szkoły, w której z łazienki korzysta osoba trans, płciowa i on zaczął to krytykować, że cóż to są za czasy. Ma różnego rodzaju wypowiedzi. Też jednoznacznie wskazuje, że jest zwolennikiem i popiera już byłego prezydenta Jaira Bolsonara. Uważany jest za jedną z wielkich nadziei brazylijskiego konserwatywnego ruchu prawicowego, czy też jak to woli ruchu skrajnej prawicy. Są z nim związane różne nadzieje. Natomiast mogę też dodać, że to nie jest pierwszy raz, kiedy jego konta zostały zablokowane, bo miało to także miejsce pod koniec ubiegłego roku, chyba w listopadzie. W związku z tym, że wówczas między innymi on miał podawać Wątpliwość wynik wyborczy, zachęcać do protestów przeciwko wynikowi wyborów i popierających żejra Bolsonaro. W związku z czym no jest to postać niewątpliwie kontrowersyjna i w przypadku zablokowania jego kont, to rzeczywiście, można powiedzieć, postawił się Telegram, który tego nie zrobił. Dlaczego tego nie zrobił? No, uzasadnienia jako takiego nie ma, natomiast można się domyślać, że obawiał się tego, że chodzi o zablokowanie konta, no właśnie, już od początku lutego, nowego deputowanego federalnego, bardzo rozpoznawalnej osoby, bardzo wpływowej osoby, polityka, 26-letniego, ale polityka. Już wcześniej był taki moment w ogóle, że Telegram został zablokowany w Brazylii Podajże wiosną ubiegłego roku mhm. właśnie za to, że nie zastosowano się do nakazów wydawanych przez Federalny Sąd Najwyższy w toku toczących się śledztw o na przykład fake newsy. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy ma miejsce to napięcie. I też są kary dzienne nakładane na Telegram, bardzo dotkliwe, bo to mowa o około 100 tysiącach reali dziennie za niezdjęcie, niezablokowanie takiego konta, niezastosowanie się do tych decyzji i tak dalej. To jest tylko dodajmy mniej więcej 85 tysięcy złotych tak. dziennie. Kary. Dziennie kary. Odejdźmy od tego polityka. Ja go podaję tylko jako przykład mhm. na otwarcie naszej dyskusji, bo to jest dość spektakularna sytuacja z osobą, na którą naprawdę najwięcej osób w kraju oddało swoje głosy. Bosa, której teraz grozi blokada właśnie konta bądź kont w mediach społecznościowych różnych natomiast Ta blokada do... ona już została w międzyczasie ściągnięta Ta. bo ona się zakończyła natomiast ta sytuacja, myślę, powróci po raz kolejny, bo wątek tych blokad, on ma miejsce cały czas, że są prośby o to, żeby blokować konta aktywistów hmm. prawicowych. Do tego chcę przejść. Osobą, która bardziej mnie interesuje w tej rozmowie, jest sędzia Moraesz, który wydał ten nakaz blokady i który jest coraz bardziej kontrowersyjną postacią w Brazylii, dla tak. jednych, a dla innych nie. Ten atak z 8 stycznia, który wspominałaś, pamiętam, że jak tłum wdarł się właśnie do siedziby Sądu Najwyższego, to wyłamali drzwi od jego gabinetu tak. i obnosili je. Przed siedzibą sądu, że swoją drogą, ja już takie wrażenie, dość liche drzwi dodajmy, wyglądały. Bardzo tak, wąskie, prawda? Prawda? Wyglądały jak drzwi od szafki <grym grym grym> tak. bardziej. Było to drewno najwyraźniej. Natomiast to były bardzo wąskie drzwi. no Bo sędzia Moraisz jest w tym momencie taką ikoną oporu wobec bolsonarystów. Ja myślę, że on urósł dla brazylijskiej opinii publicznej do rangi takiego symbolu. I on jest, można powiedzieć, wrogiem numer jeden, hmm. czy był wrogiem numer jeden dla tych osób, które uczestniczyły w tych protestach i w tym szturmie na siedzibę trzech władz. To jest dość zaskakujące, bo jeszcze kilka lat temu był postrzegany jako właśnie człowiek prawicy, ale za sekundę do niego wrócimy, tylko żeby zrobić jeszcze kontekst dla słuchających nas osób, które jednak nie interesują się na co dzień Brazylią lub nie znają tego kraju za dobrze. Porozmawiajmy jeszcze tylko przez chwilę o samym Sądzie Najwyższym, bo mhm. on zajmuje w brazylijskim systemie taką pozycję, która moim zdaniem jest nie do końca porównywalna z polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak. Czy mogłabyś w takim razie przybliżyć, czym Sąd Najwyższy dla Brazylii de facto jest? Ten federalny, oczywiście. Mhm. Federalny Sąd Najwyższy pełni funkcję Sądu Konstytucyjnego, dlatego że bada zgodność wszelkich aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i ratyfikowanych przez Brazylię umów międzynarodowych z Konstytucją. Bada też zgodność projektów poprawek konstytucyjnych z tak zwanymi klauzulami wieczystymi, czyli tymi niezmienialnymi częściami brazylijskiej konstytucji i już tych uchwalonych, przegłosowanych poprawek konstytucyjnych, jest sądem, który rozstrzyga spory kompetencyjne, zarówno jeśli chodzi o spory na linii Unia i Stany Federacji, jak też spory kompetencyjne między sądami federalnymi, między sądami różnych instancji. Pełni także funkcję można powiedzieć o Odpowiadające w Polsce Trybunałowi Stanu, czyli może być sądem, przed którym będą się toczyć procesy przeciwko prezydentowi Republiki, wiceprezydentowi, członkom Kongresu Narodowego, prokuratorowi generalnemu, naczelnym dowódcom sił zbrojnych, szerokiej grupie osób, które są chronione immunitetem i wysokich funkcjonariuszy państwowych. Też odpowiada między innymi za rozpatrywanie wniosków o ekstradycję. On reprezentuje Brazylię w sporach Brazylii z innymi państwami, w jakichś sporach międzynarodowych przed organizacjami międzynarodowymi. Więc to jest bardzo szeroka pula, można powiedzieć, z zakresu kompetencji tego sądu, z czym wiąże się także liczba spraw, jakie procesuje ten sąd, czy rozpatruje ten sąd w ciągu roku, bo mowa jest tak o około 100 tysięcy spraw i na jednego sędziego przypadku. Około 10 tysięcy spraw rocznie. Ja myślę, że ta skala, jeżeli nas zaskakuje, to słusznie, bo powinna. To jest ogrom wniosków i spraw. Do tego jeszcze zwraca się uwagę, że z każdym rokiem liczba wniosków do rozpatrzenia, chociażby właśnie zgodność z konstytucją, rośnie. Też jeżeli chodzi o uprawnienia tego sądu, one są bardzo specyficzne w skali światowej. Ja znalazłam takie określenie jednej z oksporskich encyklopedii konstytucjonalizmu w Ameryce Łacińskiej, że to jest wyjątkowo silny. W skali światowej, tak patrząc porównawczo, Federalny Sąd Najwyższy i też szczególne są uprawnienia, które przysługują pojedynczym sędziom, którzy wchodzą w skład tego sądu. Jest ich 11. Są oni powoływani przez prezydenta republiki, musi ich zatwierdzić Senat bezwzględną większością głosów i oni pełnią swój urząd no, obecnie po poprawkach konstytucyjnych do 75 roku życia. Kiedy sprawa trafia, jakiś wniosek trafi do sądu, to przewodniczący tego sądu przydziela go sędziemu sprawozdawcy. I ten sędzia sprawozdawca będzie decydować, co się będzie działo dalej z tą sprawą. On zdecyduje, kiedy ona będzie gotowa do tego, żeby trafić do plenum. On może w międzyczasie wydać decyzję czy jakieś środki tymczasowe, może rozpatrzeć tą sprawę. Ponadto, kiedy plenarium obraduje, to każdy pojedynczy sędzia może zablokować te obrady, stwierdzając, że potrzebuje mu więcej czasu do zapoznania się ze sprawą i przeanalizowania jej, w związku z czym te kompetencje pojedynczych sędziów, również w takich spokojniejszych czasach, one są, można powiedzieć, specyficzne. One dają tym pojedynczym sędziom bardzo silną pozycję. Skupmy się w takim razie na jednym z nich wspomnianym już sędzi Moraes, który wyrósł na najbardziej kontrowersyjną postać we współczesnej Brazylii i który trafił dość niespodziewanie do tego składu po tragedii, tak. która spotkała jego poprzednika w 2017 roku. Więc co się stało i kim też sędzia Moraes był, zanim w ogóle trafił do tego mhm. sądu? W 2017 roku na początku to chyba było jeszcze styczeń, doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął jego poprzednik sędzia teorii zawadzki, który był powołany do Federalnego Sądu Najwyższego przez Dziumę Husew. Dajmy jako ciekawostkę jeden z dwóch sędziów polskiego pochodzenia, w tym tak. sędziu jeszcze jest Lewandowski. W, tak, Rikardo Lewandowski, dokładnie. I Szandry de on miał bardzo, no można powiedzieć, taki dynamiczny rozwój swojej kariery zawodowej. On jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył, jeśli nie najlepszą, to zdecydowanie jeden z najlepszych wydziałów prawa w Brazylii, czyli Uniwersytet São Paulo. Pracował przez około 10 lat w latach 90. jako prokurator. On też robił karierę polityczną. Był między innymi sekretarzem sprawiedliwości w rządzie stanowym w São Paulo. Następnie jeszcze po drodze był sekretarzem do spraw bezpieczeństwa. Założył także swoją prywatną kancelarię adwokacką i tam na przykład zasłynął z tego, że specjalizował się w sprawach, które toczyły się czy przeciwko czołowym politykom brazylijskim. On między innymi bronił Eduardo Kuni, no bardzo niesławnego, również byłego przewodniczącego Izby Deputowanych Brazylii, tego, który przyjął jeden z wniosków o impeachment Ciumy Husef, dlatego jest no, bardzo kontrowersyjną postacią. Może, też... może jeszcze tylko też doobjaśnimy dla to osób, które nie śledziły tamtej sprawy. Tak. On jako przewodniczący Izby Niższej musiał wszcząć ten proces, czy musiał, no, zdecydował to się na to. To jest jego decyzja. Natomiast mhm. on bardzo parł do tego, żeby przeprowadzić im impeachment ówczesnej prezydentki, zarzucając jej między innymi korupcję, chociaż formalnie impeachment został przeprowadzony z innych powodów, Kwestia, nigdy... Tak. Nigdy nie udowodniono skamowe. jej korupcji, mm -hmm. jako tak. jednej z bardzo niewielu osób w ogóle z kręgów politycznych, natomiast już po przeprowadzeniu skutecznie tego impeachmentu on sam został skazany na wieloletnie więzienie, ponieważ tak. jemu owszem udowodniono U, no, korupcję. korupcję i to na bardzo dużą skalę. Skale. Tak, konta szwajcarskie i tym podobne różnego rodzaju atrakcje były elementami śledztw toczących się przeciwko Eduardo Kuni. Moraisz go bronił w jakiejś jednej sprawie dotyczącej fałszywych dokumentów, którymi bodajże posługiwał czy przedłożył Unia, więc miał kilka lat tej kariery jako adwokat, jako obrońca, następnie został tym sekretarzem do spraw bezpieczeństwa w São Paulo. I tutaj również są kontrowersje wokół oceny jego sprawowania tej funkcji dlatego, że o 61% miała wzrosnąć to był jakiś okres około dwóch lat, kiedy on sprawował tę funkcję. Skala zabójstw w wyniku starć z policją militarną w stanie São Paulo. Z drugiej strony spadły wskaźniki przestępstw. Między innymi o 20% ponad procent wskaźnik zabójstw. Więc on uchodził ze zwolennika raczej takiej linii twardej, jeśli chodzi o zwalczanie przestępczości. Nazywali go szeryfem w jakimś tam okresie też jego sprawowania Aha. funkcji. Z tego bardzo ze względu na jego wygląd, bo on wygląda trochę jak kodżak. No, jest łysy, tak. a jest też bardzo postawny, prawda? Tak. No jest takim budzącym respekt mężczyznom. Zdecyd w starym stylu, tak bym powiedział. Tak. Zresztą też no, zastrzeżenia do niego mieli protestujący, dlatego że on sprawuje tę funkcję w czasie, kiedy przez Brazylię przytacza się fala protestów społecznych, m.in. protestów studenckich o podnoszenie cen biletów, domagających się walki z korupcją, przeciwstawiających się planom stanowym reformy szkolnictwa. Były zgłaszane też między innymi zażalenia do organizacji międzynarodowych przeciwko temu, w jaki sposób policja postępowała z protestującymi, był bronił tych środków prewencyjnych czy użycia siły przez policjantów. Zasłonął między innymi tym, że był przeciwny temu, aby wykluczyć możliwość użycia baladzibohasza, czyli... Gumowych pocisków. Tak, gumowych pocisków. No tutaj były kontrowersje związane z nim i... On uzyskał w 2016 roku, kiedy wszczęto procedurę impeachmentu, nominację, aby zostać ministrem sprawiedliwości w rządzie wiceprezydenta, który obejmował funkcję prezydenta, Michela Temera. I tutaj jest jeszcze taka no, historia związana z tym, że ci panowie się doskonale znali, dlatego że Alessandro Moraesz był m.in. przez pewien czas członkiem partii, z której wywodzi się Michel Temer. Był także członkiem partii socjaldemokratycznej. On był uważany za człowieka Geraldu Alkmina, czyli Swoją drogą obecnego wiceprezydenta republiki, uh -huh. który startował w wyborach prezydenckich wraz z Lulą de Silva, ale wcześniej przez wiele lat był jego oponentem politycznym i między innymi był kontrkandydatem w wyborach 2006 roku. Dlaczego znali się z Temerem i dlaczego Morais zdobył zaufanie Temera? Dlatego, że około 2015 albo 2016 roku wybuchł skandal w związku z tym, że telefon drugiej jeszcze wówczas damy, czyli żony Michela Temera został sklonowany. I osoba, która dysponowała kopią, zaczęła włamywać się do jej skrzynki mailowej, miała dostęp do jej zdjęć, i zaczęła ją szantażować i grozić, że upubliczni te zdjęcia i nagrania, które postawią w bardzo negatywnym świetle i skompromitują wiceprezydenta. Który, dodajmy, również nie cieszy się nieposzlakowaną opinią. Delikatnie rzecz biorąc, mm. tak. I Michel Temer osobiście poprosił sekretarza bezpieczeństwa Alessandra Dimoraisa o pomoc w tej sprawie. I ta sprawa rozwiązała się wyjątkowo szybko jak na brazylijskie standardy, dlatego że w ciągu sześciu miesięcy doszło do identyfikacji osoby, do schwytania jej. Może dodam, że w operacji brało udział 40 funkcjonariuszy policji, 11 wozów policyjnych. Chodziło o jednego człowieka, który ukrywał się w jednej z dzielnic São Paulo. I doszło do jego skazania. Wyrok kilku lat więzienia, tym Ależand Muraż zyskał zaufanie Michela Temera. Jak mówię o tym z wyroku sprawności, no to sprawy toczące się i postępowania toczące się przed brazylijskim wymiarem sprawiedliwości niejednokrotnie, a właściwie raczej regułą jest, że toczą się latami, a tutaj w ciągu sześciu miesięcy udało się problem rozwiązać, bo chyba w ten sposób to trzeba ująć. Ależandry Dymora tam był zaangażowany w to, żeby wyselekcjonować funkcjonariuszy policji, stworzyć specjalny zespół, ekipę, która miała przeprowadzić dochodzenie, zidentyfikować, namierzyć tego sprawcę i tak dalej. I on zostaje ministrem sprawiedliwości. Tę funkcję pełni krótko. Po czym dochodzi właśnie do tragedii w styczniu 2017 roku i w lutym pada informacja, że Alexandry Dimuraż będzie mianowany sędzią Federalnego Sądu Najwyższego. Dość w dość młodym wieku dodajmy, 48 lat wtedy miał, a jak wspominałem wcześniej, tę funkcję pełni się do 75 roku, roku życia, życia, także wiadomo, że jego kariera, jeżeli trafi do tego sądu, potrwa bardzo długo. No i tak. ostatecznie tak się staje. Tak, i ja tam też w prasie taką informację, że stanowisko sędziego Federalnego Sądu Najwyższego było tym marzeniem, do którego aspirował Ale Aleksandry Cimorajsz, które udało mu się bardzo wcześnie, można powiedzieć, spełnić. On trafił do sądu w momencie, kiedy toczą się jeszcze śledztwa Lawarzatu i kiedy Federalny Sąd Najwyższy zaczyna przyjmować odmienne stanowisko wobec tych toczących się śledztw, dlatego że o ile w 2015-2016 roku nie ma prób blokowania w jakiś sposób tych śledztw, podważania kompetencji sądów czy właściwości sądów, przed którymi te postępowania i te sprawy się toczą. Tak, ta linia się zaczyna zmieniać od momentu prezydentury Michela Temera, a już początek prezydentury Jaira Bolsonaro, to tak dodajmy, jest momentem, kiedy szereg decyzji wydawanych przez Federalny Sąd Najwyższy doprowadza do tego, że lawarzatu ulega wygaśnięciu i to jeszcze we współpracy z prokuratorem generalnym mianowanym przez Jaira Bolsonara, który również doprowadza do tego, że rozwiązane zostają ekipy śledcze, które prowadzą dochodzenia i grupy prokuratorów, które odpowiadają za prowadzenie śledztw lawarzatu, więc dzisiaj Laważatu Wy, jest nie, tylko, nie Że Kiedy to mówisz, to chodzi o aferę lawarzatu, bo to była myjnia samochodowa, tak. to jest dosłowne tłumaczenie i w największym skrócie odkryto myjnię samochodową, która służyła do prania brudnych pieniędzy, tak. natomiast od tamtąd zaczęły się następne śledztwa, które doprowadziły do do tego, że znaczna część brazylijskiej klasy politycznej okazała się być zamieszana w najróżniejszego rodzaju afery korupcyjne, których kulminacją był właśnie impeachment ówczesnej prezydentki dziumny Rusew. Tak. Choć jej samej nigdy korupcji nie, nie udowodniono, to ta stworzona wokół tego atmosfera umożliwiła do przeprowadzenia tego tak. typu procedury. Plus między innymi też odpryskiem było skazanie wówczas Luli da Silva, tak. który. W sondażach wygrywał w wybory prezydenckie, ale w momencie, w którym trafił za kraty, nie mógł już startować, i przed ostatnimi wyborami został z powodu problemów technicznych w oryginalnym wyroku wypuszczony, w związku z czym teraz wygrał i obecnie w chwili, gdy rozmawiamy z prezydentem, jest. To jest bardzo duży skrót wydarzeń, tak, bo oczywiście musieliśmy Ale o tym bardzo myślę trafne tego, czym było lawarzatu, czyli no śledztwa w związku z największą aferą korupcyjną hmm. w historii Brazylii. Rozmawiajmy w takim razie jeszcze, zanim wrócimy do samego Morejsa i tego, co on robi teraz. Specjalnie chciałem, żebyś wcześniej opowiedziała o Sądzie Najwyższym i o tym, jak on działa, bo na tym etapie opowieści, do którego doszłaś, mm -hmm. sąd stał się głównym przeciwnikiem prezydenta, przynajmniej w oczach samego Bolsonaro. Ja pamiętam, mm. że czytając prasę w tamtym okresie, miałem wrażenie, że w zasadzie nie ma tygodnia, kiedy prezydent by nie atakował osobiście sędziów. Bardzo tak. często po nazwisku, mówiąc, który sędzia czym zawinił i tak dalej. I widziałem też taki ogromny wzrost niechęci do tych sędziów w brazylijskich mediach społecznościowych. Mm -hmm. Oni wcześniej. Byli mniej lub bardziej popularni, niektórzy byli kontrowersyjnymi postaciami, ale tak. nigdy nie przybrało to takiej masowej skali. Tak. W związku z czym, jak ty to wspominasz, ten okres tego wczesnego Bolsonaro, czy może do połowy jego rządów? Czym sędziowie tak bardzo sobie zawinili? Dobre pytanie to jest to, czy oni sobie zawinili, czy oni byli bardzo wygodnym chłopcem do bicia, dlatego że prezydent Bolsonaro początkowo jeszcze w kampanii wyborczej 2018 roku również bardzo mocno krytykował Kongres Narodowy, kongresmenów czy tak zwany central, czyli partie środka, można powiedzieć, będące języczkiem uwagi i decydujące o tym, czy prezydent będzie miał swoją większość parlamentarną, czy nie, która jest mu potrzebna, dlatego że ma tak inicjatywę ustawodawczą, jeżeli chce rządzić i nie chce mieć blokady ze strony parlamentu, to tą współpracę musi w jakiś sposób budować. Wydaje się, że jeszcze jako kandydat Jair Bolsonaro, mimo, że przez 27 lat był członkiem Kongresu Narodowego, to jakoś nie w pełni, nie wiem, zdawał sobie z tego sprawę, no bo te ataki na kongres one były. Ataki na to, że absolutnie nie będzie wchodził w żadne układy z Centrał, który jest przecież skorumpowany, który jest częścią układu, że on jest spoza tego układu, no w domyśle przede wszystkim korupcyjnego. Co jest były. jednak też trochę prawdą, bo Centrał jest. Centrał jest problematyczny. Partii, Delikatnie rzecz biorąc, o tym też dałoby się wiele opowiadać, jakie historie mają w swoim portfolio życiowym, czy życiorysie członkowie kongresu. I... łącznie z porwaniami i torturami, dodajmy. No to tak, są byli, byli członkowie milicji w Rio de Janeiro, A. potrafią być członkami tych partii, no różne kontrowersyjne postacie, zresztą do kiku myślę, że jeszcze wrócimy rozmawiając A. o tym, co w Brazylii się działo na przestrzeni ostatnich trzech lat. I te ataki się zaczęły kończyć w momencie, kiedy Bolsonaro wszedł w konflikt z partią, z ramienia której startował w wyborach prezydenckich. Stracił niejako grunt pod nogami, jeśli chodzi o poparcie kongresu i musiał rozpocząć budowę porozumienia właśnie z przedstawicielami tych partii, z których zresztą wywodził się przewodniczący Izby Deputowanych i przewodniczący Senatu. A przewodniczący Izby Deputowanych no, ma taką władzę, że wpadają do niego wnioski o impeachment i on decyduje, czy one trafią pod obrady, czy nie. Więc to jest dla prezydenta no taka kluczowa kompetencja między innymi. W związku z czym kongres przestał być celem ataku prezydenta na taką skalę. Ale w przypadku sędziów członków Federalnego sądu Najwyższego no, to stwierdził, że to jest właściwie taki dobry obiekt ataków, żeby budować swoje poparcie, zagwarantować sobie nośność w mediach społecznościowych, Utrzymywać tą atmosferę konieczności obrony prezydenta, który jest atakowany, osaczony ze wszystkich stron. Do tego jeszcze później doszły przecież elementy podważenia brazylijskiego systemu wyborczego. I to było też o tyle wygodne, że trzeba tu podkreślić, że wymiar sprawiedliwości jako całość, nie tylko Federalny Sąd Najwyższy. Ma liczne problemy w Brazylii. To jest kwestia tego, jak toczą się postępowania, ile czasu one trwają. To są wątpliwości i takie bardzo głęboko zakorzenione w Brazylijczykach przekonanie, że w przypadku osób, które są dobrze sytuowane, zaliczają się do wyższej klasy średniej, one choćby nie wiem, co się stało, ich ta ręka sprawiedliwości nie dotknie. Podajmy konkretny przykład. Tor Bacista, syn wówczas najbogatszego. Aj kebacisz ty? Mhm. Tak, który w międzyczasie zdążył bardzo zbiednieć od tamtej e, pory, tak. ale kilka lat temu przejechał rowerzystę samochodem. Aha. Został nagrany, nigdy nie został skazany. No właśnie. A z kolei zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku członków, znaczy to nie chcę tutaj w żaden sposób sugerować, że to nie są poważne przestępstwa, ale no osoby, które znajdą się w posiadaniu niewielkich ilości miękkich narkotyków, a są mieszkańcami na przykład faweli czy jakichś obszarów peryferyjnych, które zostaną natychmiast osadzone w areszcie i będą czekać na przykład latami na proces, też są znane tego typu przypadki. Ta opieszałość wymiaru sprawiedliwości, blokada, zarzuty dotyczące też skali korupcji w wymiarze sprawiedliwości powodują, że to zaufanie do sądów wśród brazylijczyków jest niskie. Były kontrowersje już w okresie wcześniejszego skandalu korupcyjnego mensa Lau, W jaki sposób Federalny Sąd Najwyższy rozpatrywał te sprawy. Znowu oczywiście to jest też tak, że zwolennicy lewicy po prostu chcieli może bagatelizować problem korupcyjny. Natomiast pasca jaką cieszył się wtedy Federalny Sąd Najwyższy w kręgach na przykład lewicowych nie była najlepsza. Pasca jaką cieszył się Federalny Sąd Najwyższy w okresie skandalu laważatu właśnie w kręgach lewicowych też nie była najlepsza. Natomiast... Sędziowie ogólnie w Brazylii, czy w ogóle wymiar sprawiedliwości, no właśnie tak jak powiedziałam, nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem, w związku z czym jest to potencjalne pole do tego, żeby te ataki i obelgi chwyciły. I doszło do sytuacji, w której skala tych ataków naprawdę zaczęła się intensyfikować. Ale naprawdę w ogromnej skali. To jest trudne do zrozumienia właściwie codziennej. Tak przykład, jak wyszedł od góry, obelki, czy groźby, czy takie insynuacje ze strony prezydenta Bolsonara nie zawierały. Takich najbardziej, no można powiedzieć, skandalicznych określeń sędziów. Natomiast to już niekoniecznie miało miejsce, jeżeli chodzi o bazy zwolenników, influencerów, bardzo znanych blogerów, czy nawet brazylijskich deputowanych, którzy potrafili rzucać inwektywami w sędziów Federalnego Sądu Najwyższego, którzy potrafili robić live'y wrzucane w ich media społecznościowe, w których opowiadali, jak to fantazjują o tym, że... Do Dokonują aktów agresji na tych sędziów. To są bardzo niewybredne opisy, które naprawdę robią bardzo negatywne, ale porażające wrażenie, jeżeli chodzi o skalę tych inwektyw. Gruźb. gruźb nawoływanie do tego, że trzeba rozwiązać Federalny Sąd Najwyższy i ich rozpędzić. Zresztą ministrowie rządu prezydenta Bolsonara wyciekły nagrania z ich spotkań, w których tego typu sugestie, insynuacje padały. To jest, myślę, że porażające z uwagi na no, postać sędziego. Tak, która jednak powinna wzbudzać w społeczeństwie szacunek i powinien też przykład wychodzić ze strony tego, w jaki sposób przedstawiciele władz i deputowani będą się wypowiadać na temat trzeciej władzy. Przejdźmy więc już do współczesności. 2019 rok to jest mhm. moment, w którym sąd postanawia zadziałać i w dość kontrowersyjnych okolicznościach tak. przyznaje sam sobie uprawnienia, których wcześniej tak. nie miał. I bohater naszej dzisiejszej rozmowy, Moraes staje się głównym aktorem, czy głównym wykonawcą raczej tych uprawnień. Czy tak. możesz wyjaśnić, czego one dotyczą? No, później też zostały rozszerzone oczywiście mm -hmm. w czerwcu 2020 roku, tak. ale mówimy już o pełnym pakiecie. Mamy naszą wiosnę, czyli gdzieś marzec 2019 roku i przewodniczący ówczesny Federalnego Sądu Najwyższego, Dziasz Tofoli, decyduje się na to, żeby wszcząć Inkeritu, czyli no my to musimy przetłumaczyć jako wszcząć śledztwo, tak? W sprawie fake newsów. I ta sprawa ma swój numer, to postępowanie ma swój numer. No zresztą używa tej angielskiej nazwy, fake F news. Tak, one, tego, no tak, tak, tak. Ale ono w mediach i w debacie publicznej funkcjonuje jako u Inkeritu dusz fake news, czyli śledztwo fake news. Wszczęcie śledztwa. Wokół tego są kontrowersje. Dlatego, że Federalny Sąd Najwyższy na mocy Konstytucji odpowiada za. Procesowanie oraz orzekanie w sprawach, czyli za obsługę procesu sądowego i skazanie czy podjęcie decyzji, wydanie orzeczenia. Natomiast kompetencje śledcze leżą po stronie prokuratury i policji. Ponadto, żeby wszcząć to inkeryt, czyli śledztwo, ono może mieć miejsce na wniosek, Prokuratury w przypadku osób objętych immunitetem prokuratora generalnego, ale nigdy na wniosek jednego z sędziów. I teraz, na jaki akt prawny powołuje się to folii w uzasadnieniu? Na regulamin wewnętrzny Federalnego Sądu Najwyższego. Dokument z roku 1980, Konstytucja, przypomnijmy, jest z 1988. Onowszem, zapewne był zmieniany, natomiast jest tam artykuł, który mówi o tym, że w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko siedzibie Federalnego Sądu Najwyższego lub przyległości, to przewodniczący Federalnego Sądu Najwyższego może wszcząć śledztwo. Natomiast no, uznaje, że ataki werbalne, groźby pod adresem sędziów są potraktowane jako atak na siedzibę Federalnego Sądu Najwyższego, ale konstytucjonaliści i prawnicy w tym przypadku są zgodni, że to jest niebywała sytuacja. Sąd uzasadnia, że tego typu procesy miały wcześniej miejsce, ale myślę, że nie na taką skalę. Również jeśli chodzi o to, przeciwko jakim postaciom toczyło się śledztwo i ile ono już trwa, bo ono jest dalej w toku, ono się nie zakończyło. Konstytucja wyraźnie wskazuje, że sędziowie nie mają do tego uprawnień i że to jest wyjście poza kompetencje, tak? Wyjście poza granice prawnie nałożone na sędziów Federalnego Sądu Najwyższego, więc wzbudza to kontrowersje. Zwłaszcza, że to śledztwo no, rozpoczęte w 2019 roku, aktu oskarżenia nie ma. Prokurator generalny wówczas, jeszcze nie pochodząca z mianowania Jaira Bolsonara, ona składa wniosek o to, żeby zarchiwizować to postępowanie, na co nie zgadza się Federalny Sąd Najwyższy. I ten przewodniczący sądu, on właśnie przekazuje tę sprawę, tak jak wspomniałam, że poszczególni sędziowie w Federalnym Sądzie Najwyższym mają silną pozycję, mają... Specyficzne uprawnienia, dość nietypowe. On przekazuje sprawę właśnie Aleksandrowi Dziimorajsz, żeby zaczął prowadzić to śledztwo w sprawie ataków, oskarżeń i inwektyw czy gruźb rzucanych pod adresem sądu oraz poszczególnych sędziów. Rozmawiamy o kilku tych sprawach przed jeszcze tym atakiem ze stycznia tego roku mhm. na siedziby władz w stolicy. Wszystkie budzą kontrowersje ze względu na to, co teraz powiedziałeś, ale tak. jest kilka, które są szczególnie kontrowersyjne. Porozmawiajmy może o nich, żeby pokazać mm -hmm. jak to wygląda. Czyli na przykład tak, pierwsza sprawa, o której zaczęli, sprawa dotycząca jednego brazylijskiego magazynu, który opublikował informację o tym, że właśnie sędzia Tofoli, czyli ten, który stworzył ten precedens, tak. jest częściowo zamieszany we wspominaną już przez ciebie sprawę Lava Jato, czyli tę aferę korupcyjną. Także jego nazwisko w tak. zeznaniach Marcelo Odebrechta się pojawiło. Czy to nazwisko pojawia się stricte w związku z jakimś procederem korupcyjnym, czy nie. Nie ma tak daleko wysuniętych hmm. test. Natomiast, no, już problemem i dyskomfortem, który się pojawia, jest to, że nazwisko federalnego sędziego Sądu takim Najwyższego się w takim pojawia. kontekście pojawia. Tak. No i co robi sędzia Moraż w związku z tym? Blokuje wszystkie artykuły publikowane przez to czasopismo, które zawierają jakiekolwiek odniesienia do sędziów Federalnego Sądu Najwyższego, czyli właśnie sędziego Tofoli. I to automatycznie wywołuje alarm również. W Prasie, w mediach, wśród ekspertów prawników brazylijskich, że jest to próba cenzury i wymierzona w przeciwko wolności słowa. Ale Szandry Moraż uzasadnia tę decyzję tym, że on wystąpił do prokuratury z prośbą o to, aby zweryfikowała, czy w aktach śledztwa tego typu zeznanie rzeczywiście się znalazło. Prokuratura ma mu udzielić odpowiedzi, że nie ma takiego zeznania, w związku z czym jest to fake news, który służy oczernieniu. Wizerunku i dobrego imienia sędziego, i jest, można to sklasyfikować jako fake news, w związku z czym nakazuje to zdjęcie pod groźbą kary, i to chyba też wtedy jest właśnie ta kara dzienna 100 tysięcy reali. Oczywiście redaktorzy Cruzoe, tego czasopisma, zaczynają wskazywać, że oni mają na to dowody, że oni przedstawią te dowody, że to nie są fake newsy i że w ogóle całe instrumentarium wystosowane w toku prowadzenia tego śledztwa, nakazy przeszukania, tam chyba dochodzi też do weryfikacji i przeszukania w redakcji i tak dalej, czy w domach redaktorów, że to są środki zastosowane, które są w ogóle o skali zaskakującej i... Zbyt. jak na taką sprawę. Tak, prostu, zbyt absurdalny, tak. jak na taką sprawę. Jak przy aresztowaniu mężczyzny, który sklonował kiedyś kartę do telefonu. Tak. to bardzo przypomina nadaktywność sędziego w tym przypadku. Wspuca na pewno szereg pytań, czy no. rzeczywiście tego typu środki są konieczne i niezbędne do tego, żeby przeprowadzać dochodzenie. Zresztą sędzia Morajsz następnie po uzyskaniu dowodów tego, że jednak takie akta. Zostały dostarczone i prokuratura nimi dysponowała, on uchyli tą decyzję i wycofa się z tego stanowiska wobec tego czasopisma. No, przyznał się do błędu, można powiedzieć, w tym przypadku. To przejdźmy do następnej sprawy, gdzie już konsekwencje były poważniejsze Daniel Sira, mówiliśmy mhm. o członkach centrału. Człowiek, który zostaje przez sędziów, najpierw oni sami wszczynają wobec niego śledztwo, czy to wszczyna na to śledztwo, a następnie sędziowie skazują go na 9 lat więzienia. Tak. Są de facto sędziami w swojej własnej sprawie, bo chodzi o to, że on im groził w internecie. Tak, to jest właśnie ten deputowany brazylijski, który rzuca już inwektywami naprawdę szokującymi pod adresem poszczególnych sędziów. To był taki rant. On już. Pomijając to, że to są naprawdę takiego najgorszego kalibru inwektywy pod adresem jednego z sędziów, on też właśnie jest tym, który mówi, jak sobie wyobraża, że ich bije, że ich usuwa z tych stanowisk. To są też inwektywy pod adresem Dziumy Husef, w tej samej audycji, pod adresem Luli da Silwy. To na pewno są wypowiedzi skandaliczne, które szokują i też szokuje to poczucie bezkarności, że jemu można, że kolejna granica została przekroczona i właściwie nie ma w tym żadnego problemu, żeby parlamentarzysta w taki sposób wypowiadał się na temat czołowych brazylijskich polityków, sędziów. No to jest. Na pewno smutne w tej historii. I rzeczywiście ta batalia, która się toczy wokół tej postaci, w której uczestniczą i prezydent Jair Bolsonaro, i kongres brazylijski, no bo jest deputowanym, i właśnie sędziowie Federalnego Sądu Najwyższego, toczy się przez kilka miesięcy, ma różnego rodzaju zwroty, dlatego że dochodzi do jego aresztowania, do jego przesłuchań, ma zablokowane konta. No tutaj akurat proces jest wszczęty na wniosek prokuratury. Jest to osoba, która ma immunitet, natomiast kompetencje sądu pozwala na takie postępowanie. Zresztą, kiedy jest nakaz aresztowania wydany, ten nakaz aresztowania wydany przez Moraisza następnie zostanie potwierdzony czy utrzymany w głosowaniu przez plenarium sądu. Następnie sam Kongres Izba Deputowanych głosuje nad aresztowaniem i ona także, deputowani zgodzą się na to aresztowanie. Dochodzi następnie w bodajże kwietniu 2022 roku do skazania Sylwejry. Po drodze jest jeszcze taka kuriozalna sytuacja, dlatego że on. Ten areszt opuszcza. Ma ograniczoną wolność, bo jest w areszcie domowym. Dodajmy jeszcze tylko, że on się akurat dał aresztować w miarę spokojnie, bo inny, ścigany tak. przez sąd, postanowił strzelać do policji i Użytów korzystać z granatów. granatów więc tak. to jest osobna historia, ale z o takiej skali chyba mówimy. Partii, tak. Tak, z tej samej partii, tak. oczywiście, że tak. Tak, o takiej skali wrogości wobec decyzji sądu i podważania tych decyzji mówimy i też poczucia bezkarności, że można wszystko. No właśnie jest taki moment, kiedy on nie jest w areszcie. Do jego składzenia dochodzi w kwietniu, a w Marcu tego 2022 roku, on przemawia w kongresie i ma na sobie tą opaskę na nodze monitorującą, gdzie on się przemieszcza, i między innymi w swojej przemowie w Izbie Deputowanych on skarży się na to, że jak to jest, że on, federalny deputowany, wybrany głosami wyborców, ma taką opaskę. Część deputowanych mówi jednoznacznie, że to jest no, bardzo smutna próba zrobienia z siebie ofiary, natomiast przewodniczący Izby zwraca się do Federalnego Sądu Najwyższego, czy nie mogliby rozpatrzyć ponownie kwestii tej opaski, po czym tam są chyba na przestrzeni dwóch czy trzech dni próby zdjęcia tej opaski, ponownego jednak jej nałożenia, dlatego że Silveira nie ustaje, jego podejście, jego opinia na temat sędziów się nie zmienia, on dalej kieruje te inwektywy ku sędziom i ku sądowi. Jego arcywrogiem jest zapewne Aleś Andrzej właśnie, nasz super sędzia i dochodzi do tego skazania, on też zostaje pozbawiony mandatu posła i zostaje pozbawiony praw politycznych na że jeśli dobrze pamiętam, 8 lat. I co się dzieje dzień po wyroku? Prezydent Bolsonaro decyduje się skorzystać z przysługującego mu prawa łaski, ułaskawia Silveira. I tu znowu konstytucjonaliści zaczynają się odzywać, mówiąc, że jak może dojść do ułaskawienia, jeżeli ten wyrok się nawet nie uprawomocnił i że jednak przysługuje także prawo do odwołania się od tego wyroku. Zaczynają się też w ogóle spory prawne, ponieważ ułaskawienie ma dotyczyć jakiej części tej decyzji, czy ułaskawienie ma dotyczyć nieodbywania kary, czy ułaskawienie może w ogóle dotyczyć i to się zaczynają spory, jak ma być potraktowana kwestia jego praw politycznych, jak ma być potraktowana kwestia jego mandatu. Między innymi Michel Temer pisze list do Jaira Bolsonaro, aby on wycofał się z tego dekretu, że to tworzy kolejny kryzys konstytucyjny, dlatego, że to jest taka niespotykana sytuacja, co Zrobić. Rzecz Bolsonaro na bodajże swoim Twitterze odpowiada, że nie ma takiej opcji, że on się nie wycofa. To jest kolejny impas. Silveira w końcu pozostaje na wolności, tylko pewne środki prewencyjne są wobec niego stosowane, i w lutym 2023 już roku on ponownie zostaje aresztowany, dlatego że on się nie stosuje do tych środków. I co ciekawe, jego nazwisko po raz kolejny wypłynęło chyba 2 lutego, w dniu swojego aresztowania, dlatego że inny deputowany, Markosz Duwal, składa zeznania w związku już ze śledztwami toczącymi się wokół wydarzeń z 8 stycznia, że w grudniu 2023, 22 roku miało miejsce spotkanie. Czyli już po wyborach. Bo przygran, już po wyborach tak. przegranych, dokładnie. Właśnie Daniela Silveira, z jeszcze wtedy prezydentem Bolsonarem i z tym deputowanym, w których były dyskutowane możliwości przeprowadzenia zamachu stanu. Silveira miał wtedy na tym spotkaniu przedstawić taki pomysł, aby bodajże Markusz Duval, czy jakaś osoba, pozyskała jakieś nagrania. Oczywiście nielegalne rozmowy z Aleksandrą de Moreira, który skompromitowałyby wybory. Może dodajmy tutaj, że Aleksandrę de Moreira od bodajże sierpnia albo gdzieś połowy 2022 roku pełnił także funkcję przewodniczącego Wysokiego Sądu Wyborczego Brazylii. Czyli, czyli odpowiednika naszej, naszej Komisji, Komisji Wyborczej. Państwowej tak. Komisji Wyborczej, dokładnie. Czyli odpowiadał za m.in. No, uznanie ważności wyborów, weryfikację wyborów itd. Tak Czy też zrobił w spektakularnym stylu, bo zebrał przewodniczących właśnie. Obu izb parlamentu tak. i wraz z nimi ogłaszał, że wybory były ważne, tak. bo Bolsonaro oczywiście cały czas je podważył. Było ryzyko, że będzie próbował tak. je podważać. Dokładnie. Miało być takie nagranie, gdzie chodziłoby o to, żeby złapać go na jakimś niedwuznacznym sformułowaniu, które mogłoby go skompromitować i jeszcze bardziej podważyć wynik wyborów i wykorzystać to następnie do podważenia tego wyniku wyborów, uznania ich za nieważnych i ogłoszenia, że wybory wygrały. Prezydentem pozostaje Jair Bolsonaro. I to są takie rewelacje, które. No, z zeszłego tygodnia, do tego tak, tygodniu tak. bardzo świeże. Federalny Sąd Najwyższy: no, są pierwsze doniesienia, że z bardzo dużą dawką ostrożności jednak traktuje te doniesienia. Natomiast myślę, że o Danielu Sylwejrze jeszcze usłyszymy. Jest takich spraw jeszcze bardzo, bardzo dużo. Ja tak. tylko szybko streszczę jeszcze jedną, która się wydarzyła tuż przed wyborami. Była grupa Whatsappowa, na której było kilku biznesmenów, tak. dość wpływowych, brazylijskich. Mhm. Dwóch z nich w takim tonie właśnie pół żartobliwym, a pół nieżartobliwym sugerowało zorganizowanie jakiegoś zamachu stanu w przypadku, gdyby właśnie wybory poszły nie po ich myśli, a to wszystko oczywiście są zwolennicy Bolsonaro. Tak. Zapisy tych rozmów wyciekły. Morajsz nakazał ich zatrzymanie, zablokował im konta bankowe. Tak. Doszło do przeszukań na dużą skalę w ich mieszkaniach. Tak. Wszystkich, nie tylko tych dwóch. Wszystkich, którzy byli na tej grupie. To znaczy ośmiu. Ta grupa podobno początkowo miała liczyć aż 200 członków o tym, że taka grupa istnieje. Oni się chyba nazywali przedsiębiorcy i polityka. Poinformowała strona internetowa tak. Metropoly, bodajże w okolicach. A też sierpnia 22 roku. Ja jakoś tak dwa już, miesiące przed tak, wyborami. Blisko właśnie. na kilkadziesiąt dni przed wyborami, więc już było blisko wyborów. I ta grupa z niej zaczęli bardzo szybko członkowie ją opuszczać. Ona się następnie zredukowała do 70, następnie hmm. do 20 członków, i te nakazy zostały wydane wobec ośmiu przedsiębiorców, bardzo znanych, bo jeden jest właścicielem bardzo znanej sieci restauracji Koko Bambu, jeden jest właścicielem Mormai, czyli takiego przedsiębiorstwa, które produkuje m.in. Sprzęt surferski, mogłoby się nie kojarzyć z jakimiś wartościami. Nie wiem, czy surfer się kojarzy z wartościami konserwatywnymi. Właściwie nie bardzo, ale kto to wie? I też właściciel takiej sieci sklepów, Luciano Hank, który jest też no, bardzo znany z tego, że jest bardzo gorącym zwolennikiem Jaira Bolsonaro. On też lubi występować w takich garniturach w kolorach flagi Brazylii. Jest taką bardzo no, kolorową postacią. Kolorową postacią, dokładnie. Były też rekwirowane ich telefony komórkowe, no i znowu. Padło pytanie o to, czy te środki prewencyjne, które zostają zastosowane i te nakazy wydawane przez sędziego Alessandry G. Moraisza są rzeczywiście adekwatne do sytuacji. I tutaj... Poczekaj, mhm. zatrzymam Cię tutaj, bo właśnie to, co się wydarzyło później, czyli styczeń, 8 stycznia, tak. ten najazd, Morais działa, wydał nakazy aresztowań dla ponad tysiąca osób. To było też zaskoczenie dla wielu z nich, że trafili tak. do aresztów, bo tak. z były ludzie, którzy dysponują, jak sama wspominałem wcześniej, pewnymi środkami finansowymi, nie trafiają do aresztów prewencyjnych. O, to były Piękne, między innymi skargi wobec tego, że osoby, które miały soczewki kontaktowe, że jak to jest z tym płynem, czy że jedzenie im nie odpowiadało, hmm. czy właściwie dlaczego jest ich tak dużo w jednej celi, gdzie też padały odpowiedzi, że gdyby trafili do takiego więzienia dla osób bez wyższego wykształcenia, bo tam są takie specyficzne zapisy tak, tak. w Brazylii, że wyższe wykształcenie gwarantuje lepsze warunki w celi. No to... Otwarty reżim, też tak. w więzieniu można wychodzić. Tak, tak. To jest kilkadziesiąt na przykład osób w celi, ich było po kilka chyba, więc tam stwierdzono, że te warunki naprawdę są bardzo komfortowe, tak. ale te osoby są bardzo oderwane od pewnych realiów, które są codziennością dla części, części tego. Prawie, tak. to prawda. Natomiast zmierzam do tego chciałem przywołać te sprawy, o których opowiadałeś wcześniej, bo one się teraz powtarzają na skalę masową. Dotyczą mm. bardzo wielu osób. Te blokowania kont właśnie w mediach społecznościowych. Tak. Te przeszukania, różnego rodzaju no de facto śledztwa i później sądzenie we własnym gronie spraw, które dotyczą samych sędziów, bo tu tak. mówimy o najeździe przecież na Sąd Najwyższy i tak dalej. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to nie zaczęło się teraz w styczniu. Ja czytam o tym już od ponad roku, mhm. ale teraz mam wrażenie, że nabrało spektakularnych rozmiarów. Trwa debata w mediach brazylijskich i mamy z jednej strony głosy tych samych ludzi. To nie są dwa przeciwstawne stanowiska. Te same osoby powtarzają, że z jednej strony to, co robi sędzia Moraesz, jest ratowaniem demokracji. W sytuacji, w której została ona fizycznie zaatakowana tak. przez tysiące ludzi, gdzie realnie istniała jakaś groźba właśnie przekształcenia tego w prawdziwy zamach stanu i tak dalej. I to, co on robi jest ratowaniem brazylijskiej demokracji, a z drugiej strony te same osoby mówią, że to, co on robi jest jednak trochę łamaniem państwa prawa, mhm. łamaniem demokracji i jest bardzo niebezpiecznym precedensem tak. co do tego, co może się stać w przyszłości. Więc jak wygląda ta debata i jaka jest dominująca narracja dzisiaj w Brazylii na temat tego, co się od kilku tygodni, no w zasadzie już od ponad roku, ale teraz w skali masowej, dzieje w związku z super przywilejami, jak go nazwałaś, super sędziego? No tak, bo jeszcze super sędzia dostał dodatkowe uprawnienia na kilka dni, na około 10 dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, hmm. żeby zwalczać fake news w czasie toczącej się kampanii wyborczej i teraz między innymi Glenn Greenwald znany północnoamerykański dziennikarz który od wielu lat mieszka w Brazylii i jest że wydawcą czy dziennikarzem związanym z The Interceptem, który... Założycielem, tak. Założycielem bo Interceptu. Bo jego mąż jest Brazylijczykiem, tak. on się przeniósł do tak. Brazylii ze względu na swojego męża. Dokładnie. Tak. I jest e... też kontrowersyjną postacią, dodajmy. Tak. Green Greenwald w ostatnich latach bardzo dużo proputinowskiej propagandy z siebie wyrzuca. Mm. Specyficzna postać. Specyficzna postać, zaangażowana też w sprawy polityczne Brazylii. W Brazylii również jest bardzo kontrowersyjny z uwagi na jego śledztwa w związku z tym, w jaki sposób toczyły się procesy Lawarzatu. On wypowiedział się, że to jest atak na wolność słowa. No Elon Musk, który jest właścicielem Twittera, którego konta też są regularnie blokowane, też wypowiadał się negatywnie, jeżeli chodzi o te super uprawnienia. Pytanie jest, czy teraz. Wybory się skończyły. Ostatnie uprawnienia, już te najdalej idące, upoważniały, czy dawały po wydaniu nakazu zdjęcia z mediów społecznościowych, czy zablokowania kont, albo zdjęcia jakiegoś kontentu, dwie godziny na zastosowanie się do takiej decyzji pod groźbą kary, albo ewentualnej chyba możliwości zablokowania danej strony, czy danego medium w Brazylii. No ale dwie godziny na reakcję to rzeczywiście jest po prostu rekordowo krótki czas. Wiemy, Więc... że instancją, do której się można odwołać, jest ta sam sama sam... instytucja, która wydaje. Sąd, zakaz, tak. Tak. tak, też federalny sąd najwyższy, który zresztą jest określony też jako sąd czwartej instancji w innych postępowaniach, tak na marginesie. No ale tutaj gdzie sądem wtedy pierwszej i drugiej instancji, ta sama instytucja. Cię musisz tak. jeszcze raz pójść do tej samej grupy osób i powiedzieć, że tak. pomyliliście się w swoim tak. pierwszym wyroku wczoraj. Może spojrzycie na to inaczej. Widzimy tutaj problematyczność tej sytuacji. W związku z czym padają pytania, czy skoro jest już po wyborach. Owszem, mamy tą sytuację, 8 stycznia, oczywiście to jest szok, ale dalej utrzymują się te uprawnienia, stosuje je, które były przyznawane na ten szczególny czas, kiedy rzeczywiście wolność słowa jest ograniczana w związku z toczącą się kampanią wyborczą i to są podstawy prawne ustawy w Brazylii. Natomiast co już w sytuacji, kiedy jest po wyborach? I są głosy, są cały czas kontrowersje, nie cichną wobec w ogóle całego tego śledztwa fake newsów no bo kto wniesie akt oskarżenia federalny sąd najwyższy który jest tutaj przecież ofiarą tej mowy nienawiści który też prowadził postępowanie śledcze czyli miał elementy śledcze będzie i prokuratorem i sędzią i ofiarą no to zaczyna przypominać inkwizycyjny model postępowania karnego który jednak na marginesie no, formalnie nie jest modelem przyjętym w Brazylii natomiast spotkać się można z obszerną literaturą przedmiotów w którym no, prawnicy brazylijscy wskazują, że praktyka jednak wygląda tak, że elementy tego systemu funkcjonują w brazylijskiej rzeczywistości. One są fundamentami brazylijskiego systemu sprawiedliwości, bo są jeszcze z tych czasów kolonialnych, prawda? Że były wyciągane na podstawie. Kolonialne z okresu tak, dyktatury tak, wojskowej, tak. więc owszem, konstytucja to zmieniła. Na podstawie konstytucji to powinien być model kontradyktoryjny, natomiast taka jest teoria, praktyka, jednak jeszcze te elementy modelu inkwizycyjnego, one jeszcze głęboko tkwią w brazylijskim wymiarze sprawiedliwości. Zresztą nie tylko na szczeblu Federalnego Sądu Najwyższego. I o tym problemie oczywiście w Brazylii się dyskutuje, są projekty modyfikujące, są wprowadzane ustawy, są nowelizacje kodeksu postępowania karnego swoją drogu z 1941 roku, z epoki brazylijskiego dyktatora Getulio Vargasa. I to właśnie z tych lat, kiedy Brazylia była państwem autorytarnym, sztadu nowu. Nowelizowana, ale no wciąż myślę, że to może wzbudzać takie podniesienie brwi, jak się patrzy na daty tych dokumentów. W tym wszystkim te poszerzanie kompetencji, ono jeszcze bardziej podkreśla te problemy i konieczność dalszych reform brazylijskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale te debaty trwają. To też jest bardzo istotne, że sędziowie także nie ignorują tego. Oni bronią swoich decyzji. Oni na forum plenarium między innymi wydało też decyzję, której odniesiono się do tej decyzji samego przewodniczącego, żeby ten proces fake news wszcząć. Utrzymano to, że to było uzasadnione i nie było to bezprawne. Więc ta dyskusja trwa i to jest, myślę, dobry sygnał. Jeżeli chodzi o Kwestie obrony demokracji. No tutaj mamy bardzo trudną sytuację, dlatego że to nie powinien być tylko Federalny Sąd Najwyższy, który tej demokracji broni, ale jakoś kiedy obserwujemy to, co się działo w Brazylii nie tylko w ostatnich dniach, czy tygodniach, czy miesiącach poprzedzających wybory, ale latach. W orientacyjnie bym wskazała 2018 roku i kampanii wyborczej, wyjątkowo trudnej, wyjątkowo intensywnie wtedy wykorzystującej fake news, co zostało pobite tylko w kampanii z ubiegłego roku. Jak instytucje reagowały? No tu trzeba wskazać, że ta rola Federalnego Sądu Najwyższego była bardzo ważna w tym, żeby hamować tendencje czy zakusy autorytarne prezydenta republiki. I niestety był w tym osamotniony, dlatego że prokuratura i prokurator generalny no, nie poradzili sobie z tym, a nie poradzili sobie choćby dlatego, że ten prokurator mianowany przez prezydenta Bolsonara, on nie był mianowany z takiej listy trzech kandydatów wskazanych, sugerowanych przez prokuraturę brazylijską, co jest praktyką dotychczasową, tylko został handpicked, można powiedzieć, wybrany przez prezydenta Bolsonaro, no bo on miał między innymi jako cel całkowite zahamowanie, zamknięcie procesów Lawarzatu. I też zapewnienie sobie bardzo lojalnego człowieka na tym stanowisku. I on rzeczywiście bardzo lojalny był, bo do prokuratora można składać wnioski o to, żeby wszczął postępowanie, i skala archiwizacji tych wniosków i odpowiedzi po prostu negatywnej, że nie będzie tego postępowania toczył, jest zatrważająca. Więc Augusto Największa Aras. Największa w historii, dodajmy. To tak, po nigdy nie, nie tak. było tak wiele Dokładnie, tak? dokładnie. Więc Augusto Aras jest uznawany za polityka niezwykle lojalnego wobec byłego prezydenta Jaira Bolsonara. I w związku z tym Federalny Sąd Najwyższy. Nie mógł liczyć na współpracę i na to, że prokuratura generalna będzie wspierać w tych wysiłkach na rzecz utrzymania demokracji. I to rodzi pytania. Trudne, na no, które nie ma tak naprawdę odpowiedzi, co jest istotniejsze, jakim kosztem może się odbywać obrona brazylijskiej demokracji, co z kwestią wolności słowa, gdzie ona w tym wszystkim będzie chroniona. Ale Szandry Dziumoraj wielokrotnie podkreślał, że wolność słowa to nie jest wolność absolutna i to jest, to jest prawda. To nie jest tak, że ona nie jest ograniczona, choćby dobre imię sędziego stoi w jakimś stopniu w kontrze, nie w kontrze, ale może stanowić podstawę do jej ograniczenia, także jak szereg innych różnego rodzaju wypowiedzi, za które można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Natomiast jego superuprawnienia na pewno powinny i bardzo dobrze, że są analizowane, dyskutowane, że podkreśla się konieczność znalezienia jakichś rozwiązań do tego, żeby sędziowie działali na podstawie prawa i w granicach prawa, broniąc brazylijskiej demokracji. Ostatnie pytanie czy myślę, że mogą zostać z czasem ograniczone w tym roku po jakichś śledztwach. I jeszcze jedna rzecz, czy on może mieć trochę większe ambicje? Pytam dlatego, bo to jest najbardziej medialny sędzia Sądu Najwyższego od lat. Jest non-stop tak. w centrum uwagi. Tak. Jest, jak sama w tej rozmowie już wspominałaś, specyficznym człowiekiem, który ma bardzo zdecydowane poglądy, jest takim typem przywódcy tak bym go określił. Tak. I z doświadczeniem politycznym. Z też. doświadczeniem mm -hmm. politycznym i pytanie, czy on może mieć jakieś ambicje polityczne na przyszłość i czy one w ogóle miałyby jakiekolwiek szanse sukcesu, dlatego że, przypomnijmy, jest to człowiek, który kiedy został mianowany do sądu był przez lewicę uznawany za wroga, dziś lewice są dużymi entuzjastami wszyscy, poza w zasadzie może komunistami, bo on też komunistą poblokował <laughs> też konta na Facebooku. Zdarzyło się. Zablokował im fanpage, tam ponad 100 tysięcy obserwujących było U. i z dnia na dzień po prostu im go wyłączył. Czy w związku z tym on może mieć jakieś ambicje? Czy one mają w ogóle szansę jakiegokolwiek powodzenia, biorąc pod uwagę też jego negatywny wizerunek mm -hmm. i zmieniający się raz z prawicy na lewicę, bo nie wiadomo, co się jeszcze stanie za parę lat? I czy myślisz też, że te prawa mogą zostać ograniczone w tym roku, ze względu na to, że zmieniła się władza i po prostu ta sytuacja, która doprowadziła w 2019 roku do nadania tych szczególnych uprawnień, no jest już przeszłością, przynajmniej tak. na dzień dzisiejszy? Tak, tak w ogóle jeszcze trwają też dyskusje na temat tego, żeby przyjąć jakiś pakiet prawny, tak ustawę dotyczącą chociażby zwalczania fake news, ponieważ tutaj też są jeszcze spory wokół tego, że jak je zdefiniować i podstaw prawnych do zwalczania tego, no bo jedną rzeczą jest mowa nienawiści, obrażanie, godzenie w dobre imię, ale no jeszcze kwestii regulacji fake newsów, to też wymaga dalszych prac Kongresu Narodowego i ta sprawa jest w toku i zresztą już pojawiły się informacje, że Będę trwały nad tym pracę w Kongresie czy będzie inicjatywa, może ze strony Pałacu Prezydenckiego. Debaty na temat regulacji, te regulacje miejmy nadzieję, że nastąpią i zostaną przyjęte i też we wrześniu 2023 roku będzie mianowany nowy prokurator generalny. Jeżeli on czy ona będzie miała inny stosunek do kwestii toczącego się tego śledztwa fake newsowego, być może zdecyduje się na to, żeby jednak złożyć akt oskarżenia i żeby zostało wszczęte już postępowanie sądowe. Kwestia która będzie na pewno śledzona przez Brazylijczyków. A jeżeli chodzi o samopopopularność, Alessandro de Moraes urósł do symbolu wroga bolsonarystów, ale także obrońcy demokracji dla części brazylijskiego społeczeństwa. Ale no to już jest właściwie takie stwierdzenie oczywistej oczywistości: Brazylia jest państwem głęboko podzielonym, gdzie. No mniej więcej połowa Brazylijczyków traktować go będzie zapewne jako bohatera, natomiast druga część będzie zwracać uwagę albo po prostu będą bolsonarystami i dla nich jest wrogiem numer jeden, albo bardzo niepokoją jego uprawnienia i sposób w jaki on walczy z rozprzestrzenianiem się fake newsów nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale także przed nią i po niej, sposób i środki, które podejmuje, żeby w postępowaniu po 8 stycznia. I my znamy już w historii Brazylii innego sędziego, który swego czasu robił zawrotną karierę: sędzia Moro, który miał także aspiracje, jak się okazało, polityczne, dlatego że on był takim bohaterem dla tej części Brazylijczyków, którzy byli bardzo zmęczeni skalą i bezkarnością korupcji w Brazylii. Jego rzeczywiście nieustępliwa postawa w tej kwestii powodowała, że on był traktowany jako bohater narodowy. Natomiast on przyjął zaproszenie do rządu Jerzego Bolsonaro, żeby zostać ministrem sprawiedliwości. Dodajmy tylko, to on doprowadził do skazania byłego prezydenta Luli. To on doprowadził do skazania byłego prezydenta Luli. Jego miejsce w rządzie było właściwie też wskazywane jako próba ograniczenia jego wpływów i po prostu usunięcia go z kurytyby, gdzie był sędzią i gdzie bardzo sprawnie skazywał, można powiedzieć, za przestępstwa korupcyjne i odciągnięcia jego uwagi. Natomiast tam przekonał się, że właściwie korupcja w Brazylii no nie ma instrumentów, żeby z nią walczyć. Proponowane pakiety ustaw antykorupcyjnych spotykały się właściwie z odrzuceniem w parlamencie i proponowaniem jakichś kontrpakietów, które właściwie rozprężały i cofały pewne osiągnięcia, które udało się wypracować w Brazylii. Przede wszystkim to jest ironia w okresie rządów Dziłmy Hussef, pakiety antykorupcyjne. Więc nastąpił regres. Moro to obserwował. Następnie ustąpił ze stanowiska dlatego, że wszedł w konflikt z prezydentem Jairem Bolsonaro. Między innymi elementem były na pewno kwestie korupcyjne, elementem także były kwestie powołania czy kontroli szefów policji w Brazylii, co sędziemu Moro czy ministrowi już wtedy Moro się nie podobało. I on próbował startować w wyborach prezydenckich, natomiast nie miał wystarczająco silnego zaplecza politycznego, dlatego zdecydował się w końcu na kandydowanie do Senatu, i on został wybrany senatorem. Jest teraz senatorem Moro. I on się przekonał o tym, że jego popularność w momencie konfliktu z prezydentem Jairem Bolsonarem bardzo mocno. Się osłabiła, i wtedy przekonał się o tym, że ta jego baza nie jest tak silna, jak mu się wydawało. I to może być przystroga dla Aleksandry Dziumurajsza, jeśli chodzi o robienie kariery politycznej, że nastroje społeczne mogą być bardzo ulotne i poparcie jego zwolenników może być bardzo niestabilne. On ma w tym momencie 50, nie wiem, 4 albo 56 lat i ma jeszcze kilkanaście spokojnie lat, aby pełnić, no prawie 20 lat, żeby pełnić swoją funkcję. To myślę, że też jest całkiem atrakcyjna perspektywa dla Alshandra Dziumorajsza. Zatrzymajmy się w takim razie w tym miejscu. Będziemy musieli przeglądać w razie, gdyby coś się zmieniało. Dziękuję Ci za dzisiejszą wypowiedź. Przypomnę, że dziś moją gościną była dr Monika Sawicka z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz oczywiście członkiem Fundacji Techa Brazylijsk. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczy i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie patronite pod adresem patronite.pl, łamany przez dział zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTube. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!